6 lat praktycznie były fety dwudniowe. Ponownie wróciliśmy do 3-dniowej fety tylko dlatego, że program jest tak bogaty, że nie zmieściliśmy się w czasie. Piątek, typówka, jeżeli chodzi o ekstremę, 4x4, przygotowaliśmy tor dla jeepów i wszystkich samochodów, które poruszają się po terenówce. I myślę, że ciekawa impreza, bardzo dużo kibiców, a przede wszystkim uczestników, bo 30 załóg, które pojawiło się, myślę, że to jest sporo, jeżeli chodzi, że był to dopiero drugi taki pokaz u nas w Szczytnej. Sobota rozpoczynaliśmy już tradycyjnie, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, przegląd twórczości artystycznej, sport, rekreacja osób niepełnosprawnych, 150 uczestników z całego Dolnego Śląska, domy pomocy społeczne, osoby niepełnosprawne ze stowarzyszeń z terenu ziemi kłodzkiej, tak jak wcześniej mówiłem, z różnych miejscowości Dolnego Śląska. Następnie przygotowaliśmy nowe atrakcje, czyli pokazy jeździeckie, western. Tutaj wykorzystaliśmy, że akurat na naszym terenie mieszka mistrzyni Polski Paula Sikańska, która pokazała, jak można fantastycznie wytresować, dopasować się do konia i wspólnie z ogierem, który jest jej własnością, pokazali najciekawsze właśnie jazdy western. Ponadto mieliśmy akrobatykę na ścigaczach po raz chyba trzeci. Jest to kolejna dyscyplina ekstremalna. Również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie młodych fanów motocykli i ścigaczy. I dyskopolowy wieczór, fajny, wesoły, zabawowy. Dzisiejszy dzień praktycznie cały poświęcony jest nadleśnictwu i pracy w lesie, ale po raz 21 również odbyło się przegląd przyśpiewek wiejskich, w którym wzięło udział 12 zespołów ludowych, z całego również Dolnego Śląska. Zawody trwali, które rozpoczęły się wczesnym rankiem, bo o godzinie 9:00. Odbyły się eliminacje w lesie. W eliminacjach brało udział 19 trwali. Po eliminacjach w ścisłym finale bierze udział 10 trwali, którzy akurat w tym momencie pracują i pokazują, co potrafią wyczyniać z piłą motorową, w jaki sposób potrafią pracować w lesie właśnie piłą motorową. Pokaz młodych talentów gminy Szczytna i po raz pierwszy pokaz psów rasowych, który został przygotowany również przez kolegów z nadleśnictwa. Zaprosili zaprzyjaźnionych hodowców, żeby pokazać właśnie rasy, których chyba nawet nie znamy, bo są pieski bardzo ciekawe i chętnie na pewno każdy obejrzy coś nowego, innego pieska niż tylko wilczura, długo i krótkowłosego, chociaż jest wspaniały. Gwazdą wieczoru w dniu dzisiejszym jest Big Cyc. Na pewno tłumy się pojawią i będzie wesoło. Konkurs jest prowadzony już od wielu lat po to, żeby promować agroturystykę na naszej ziemi, bo oprócz wspaniałych hoteli, pensjonatów, których na samym naszym powiecie mamy ponad 200, to mamy wspaniałe oczywiście też agroturystyki. Przypomnę tylko, że na przykład jedna z pań, która prowadzi agroturystykę, była w Masterchef, więc mamy naprawdę bardzo dobre. W tym roku akurat wygrała gmina Stronia Maciejówka Starych Gierałtów. Komisja była w składzie, przewodniczący komisji Zbigniew Dąbrowski, członek ze starostwa powiatowego pani Marlena Korczyńska i pani Elżbieta Ulatowska, specjalista do spraw wiejskiego gospodarstwa agroturystyki. I oni po prostu pojeździli, zobaczyli, jak to wygląda, bo co roku te agroturystyki się zmieniają. I oprócz pierwszego miejsca oczywiście, czyli Maciejówka, Władysław Janusz Gądkowie, drugie miejsce Dorota Szwedowska, gospodarstwo agroturystyczne Zacisze w Karłowie, gmina Radków, to jest ważne, bo gmina Radków dzisiaj na sporo uzyskała. Trzecie miejsce Jan Pawelec, gospodarstwo agroturystyczne Leśny Spokój w Gorowborowie, gmina Międzylesie. I później wyróżnienia pani Joanna Smolińska, gospodarstwo agroturystyczne Romanówka, gmina Kłodzko. Zbigniew Siemczonek, Wambierzyce, gmina Radków, druga gmina Radków i też z gminy Radków z Wambierzyca pani Anna Marduła, Zielona Róża.
I to są rzeczy, które w tej chwili czy agroturystyki, które polecamy z czystym sumieniem. Sprawdziliśmy, zobaczyliśmy. Naprawdę można przyjeżdżać, niekoniecznie tylko do hoteli. W ramach drugiego zlotu offroadowego w Szczytnej zorganizowaliśmy zbiórkę dla osób chorych, potrzebujących pomocy. Udało nam się zebrać ponad 2000 zł i te pieniądze chcemy przeznaczyć dla osób chorych, potrzebujących z naszej gminy. W tym zlocie uczestniczyło 26 załóg startujących. Publiczność też nam dopisała i mamy nadzieję, że za rok będzie to jeszcze większa impreza i pomoże nam zbudować jeszcze większy tor z większymi możliwościami. Nie będzie.